iść. I kolejny punkt numer 7. Jesteśmy teraz przy punkcie 8. Ostatnia fontanna sceniczna, the last stage fountain, number 8. Numer 9 to pierwsza pozycja amatorska klasy 2. Number 9, the first F2 category. Sounded. Przechodzimy na kolejną stronę, pozycja numer 10, next page, item number 10.
Pozycja numer 11. Item number 11. Numer 12. Number 12. Item number 13, it's a Roman candle, numer 13, rzymski ogień. Przechodzimy do pirotechniki profesjonalnej, rzymskie ognie produkcji włoskiej, pozycja numer 14. Item number 14, professional Italian Roman candle, F4, let's go. Kolejny ziemski ogień, pozycja numer 15. Dobra.
I kolejna pozycja numer 16. Przechodzimy do strzelania bomb. Pozycja numer 17, trzycalowe, trzy sztuki każdej będziemy strzelać. Item number 17, it's a shell, 3-inch shell, professional, of course, 3 pieces each. Przechodzimy do kolejnej strony. Pozycja numer 18. Next page. Item number 18. I kolejna bomba, pozycja numer 19. Pozycja numer 20, item number 20. To jest fajne, jak więcej tego jest w kontaktach. I palmy z tego powstają. Jak dla mnie lepiej kupić kostki 30 mm, tak na efektem i bomby. Nie warto, bo mamy dużo lepiej. Ale kilka takich kostek rozstawić z takim efektem, super kilo z Jolgiem już jest taki kontakt. Takiego poprawić. I przechodzimy do kolejnej pozycji, również bomby. I kolejny efekt, pozycja numer 22. Przechodzimy do bomb cylindrycznych, cylindrical shells. I kolejna pozycja numer 24, item 24. I pozycja numer 25. Bomby sferyczne, tak. Przechodzimy do kolejnej strony. Nadal bomby kuliste 4-calowe.
zobaczę artystyki. 39, tak? I kolejna pozycja, next item. Udano. Mocne. Często te ringi mają moc, ale muszą się ułożyć, więc ja wolę... Iż po zbiciu, tak? Przechodzimy do pozycji numer 29. Item 29. I pozycja numer 30. I strzelamy dalej. To się postawić i zostały. White Strong, to może być też fajnie. Nie, no. Piątki, szóstki. Next. Auto. Shell, it's a Italian. Shell 4 inch. Na swoje ma, tak? Przechodzimy do bomb cylindrycznych włoskiej produkcji. Italian cylindrical shell 4 inch. Pozycja 34. No, ale niziutko. Oj, oj, coś tam. Ale one nie ma, one w ogóle za, ma efekt, nie? Fajne. Ale tak nisko. Nie. Na parterze wie, bo to dobra. No, coś tam lubię. Ale tak to nie droga jest, nie? No, spiral. Ale to nie dłużej przyczyny. Ale no właśnie, to nie najlepsze. Another shell from Utah. Tak, ale ma się tylko strzela. Przechodzimy do kolejnej strony. Przechodzimy do rozmiaru 5 cali, pozycja numer 45. Item number 45, 5 inch shell. Sześć. To oczywiście był numer 36, 5-calowy. Number, it was number 35, 5 inch. I kolejna pozycja, numer 37. Kolejna 39. Łapie, tutaj łapie, tak? Będzie, no. Nie, to jeszcze nie.
Piękna całość. Ale wysoko. Takie przypadki, które to 6 sztuk w kontakcie. Pozycja numer 40. Bomba kulista produkcji włoskiej. Item number 40. Spherical Italian Shell. Na tym forcie. Czy jest fala? To może to zrobić. Bardzo mocno. No mam bardzo mocno, kiedy nie. Pozycja numer 42. Przepraszam, 41. Przechodzimy do pozycji numer 42, 6 inch, 6-calowa bomba kulista. Albo jest taka serka krakingowa. Tak, szóstka. I kolejna bomba 6-calowa, pozycja numer 43. To może być. Czy to jest to, co myślę? Nie, wiesz, to były chyba takie piątki z takim opóźnieniem. No, ale były, ja to znajdę, masz już? Z tym efektem już? One minute break. Four. Przytrzymałeś na całą? Gęsto. I kolejna pozycja 45. Kolejna strona. I kolejna pozycja numer 46. To efekt ma bardzo rzadki. Kolejna pozycja 47. Item 47. Wszystkie na jedno, nie? Dobra, ta poprzednia ma bardzo fajny efekt, ale wolę tamtą. I kolejna pozycja numer 48. Ładna, bardzo wysoko. Pozycja numer 49. One wszystkie mają. Czym jest?
Włosy ten, co? Masz cały czas? Pokażę? Co? Przyjadę, rozstawię pokaz. No, nic nie będzie. Ciężko cokolwiek zrobić. Przechodzimy do pozycji numer 50. Kalibry za tyle i 50. Tak. Bomba cylindryczna włoska, pozycja numer 51, item number 51, cylindryka shell, dalej shell. Pozycja numer 52 to 8-calowa bomba. Item number 52. It's Italian 8-inch. Ja 16 już więcej mi się przyda coś takiego. No super. To dla ciebie w końcu robi te pole. No tak. Tak, to są. No i dobrze, widzisz. Pan mi mówi, co mamy robić. Nie, no, super. Bo pytanie, tylko pytanie, czy to ostre. No, no dobrze, będzie coś tam tego. Jest? No, takie po 4-5 sekund, wiesz? Ale niektóre na bulbie, niektóre na bulbie lepiej trzymać dłużej, nie? No właśnie, o to chodzi, nie? Że masz tą końcówkę i ona... Jakby podwójne efekty, nie? No. Do powodu się tego obręcz. Tak, a tak to mogę jeszcze ustawić 5. Koniec, a tu się jeszcze kończę. Tak. Ostatnia pozycja na stronie 53. Wracamy tutaj w okolice drzew, które widać. Single shoty. Item number 53. Single shot. Nie. Class F3. Tam nisko będą? Tak. Chyba tak. I let's go to the next page. We are still on number 53. Various effects. Różne efekty. Tak dalej, pozycja numer 53. Przechodzimy do kolejnej strony, pozycja numer 54. Item number 54, next page. Thank you.
Pozycja numer 55, rozpoczynamy wyrzutnie. Klasa F2, item number 55, we start battle. Kolejna pozycja 56. Mars. I to taki klasyk. Jest jasne. Tak. Kolejna 57. I kolejna wrzutnia. Teraz pozycja numer 59. Są trochę porozrzucane, to pewnie nie tak, ale... Chyba na przykład może być nawet długi. Przechodzimy do pozycji numer 60, item number 60. Ostatnia pozycja na tej stronie, pozycja numer 61. Kolejna strona, pozycja numer 62.
item number 62, the next page. I kolejna wyrzutnia, 49 strzałów, pozycja numer 63. Teraz pozycja 64. To strzał. Item number 65. Teraz pozycja numer 66, item number 66. Pozycja numer 67, item number 67. Kolejna pozycja, ostatnia na tej stronie, to pierwsza pozycja z kalibrem 25 mm. 68, item number 68, 25 mm battery. Jesteśmy na kolejnej stronie, pozycja numer 69, item number 69. Thank you.
I przechodzimy do następnej pozycji, numer 70. Numer 71, item 71. Pozycja numer 72. Item number 73. Kolejny numer 74. I 75 teraz. I ostatnia pozycja na tej stronie, numer 76. Przechodzimy do kolejnej strony, pozycja numer 7, the first one on the next page.
I pozycja numer 78. Another item, number 79. I pozycja numer 80. Kolejna, ostatnia na tej stronie, wyrzutnia numer 81, pozycja numer 81. Przekładamy kartki na kolejną stronę. Rozpoczynamy od pozycji numer 82. Kolejna pozycja numer 83.
84. Item 84. Przechodzimy do ostatniej wyrzutni na tej stronie, pozycja numer 85. Przechodzimy do strony kolejnej, pozycja numer 86, let's go to the next page, item number 86. Pozycja numer 87, item 87. Kolejna pozycja numer 88, number 88. Thank you.
A teraz ostatnia wyrzutnia na tej stronie, pozycja 89. The last one on this page, number 89. Strona kolejna, pozycja numer 90, item number 90, the first one on the next page. A teraz pozycja numer 91. Pozycja numer 92. Przechodzimy do pozycji numer 93, item number 93.
i kolejna numer 94. Przechodzimy do wyrzutni profesjonalnych, jednorzędowych, pozycja numer 95. F4 Professional Item, Professional Battery One Row. Kolejna pozycja numer 96. Pozycja numer 97. I kolejna 98. Wracamy karteczkę. Ostatnia strona, the last page, item number 99. I pozycja numer 100. 100. Pozycja numer 101, item number 101. Przechodzimy do pozycji numer 102, item 102. Pozycja numer 103. Kończymy prezentację. Pozycja ostatnia. Ostatnia na ostatniej stronie. Pozycja numer 104. The last item 104. No i dziękujemy Państwu serdecznie. Tyle.